Cześć, jesteśmy dzisiaj w naszym sklepie w Krakowie na ulicy Nowowiejskiej. Moja mama pojechała na urlop, na wakacje, będę ją tutaj zastępować. I tak pomyślałem, że wykorzystam ten czas i nagram dla Was materiał o tym, jak się w takim sklepie pracuje. Jest taka godzina, gdzie nie powinno być dużo ludzi i mam nadzieję, że nam się uda nagrać ten materiał bez przerwy. Nie bardzo mam plan na to, co w tym materiale będzie, bo powstał spontanicznie w trakcie jazdy tutaj do sklepu. Pomyślałem, że może wykorzystam tą chwilę na to, żeby coś dla Was nagrać. Okej, zaczynamy. Nazywam się Michał Pelc, od 10 lat praktycznie prowadzę przetwórnię produktów ekologicznych. W międzyczasie otworzyłem parę sklepów, jesteśmy właśnie w jednym z moich sklepów. Tak w skrócie, takie mam doświadczenie, troszeczkę w sklepie przepracowałem. Uwielbiam to, co robię. Uwielbiam pracę w sklepie, uwielbiam pracę z ludźmi, uwielbiam produkty, które sprzedaję. Dlatego przychodzę do sklepu i wychodzę. Tak to mija dla mnie. Robię to z wielką przyjemnością, jednak wiem, że nie dla każdego będzie to tak kolorowe, więc to jest super praca z super ludźmi, ale tylko dla osoby, która lubi ludzi i lubi produkty, które sprzedaje. W innym wypadku będzie to męka i droga przez udrękę, ponieważ klienci są bardzo wymagający, mają dość sporą wiedzę, mają dużą wiedzę, a wymagają od nas jeszcze większej wiedzy, ponieważ są w sklepie specjalistycznym. Jeżeli ktoś szuka pracy, nie wiem, na wakacje, widział za rogiem ogłoszenie w sklepie szukamy pracownika, jeżeli się tym nie interesujesz, to nie polecam, bo wpakujesz się w kłopoty, nie będziesz miał efektów i ani ty, ani sklep nie będzie finalnie z tego zadowolony i wszystko się posypie, tak? Ale nie chcę tu Was też straszyć, bo klienci są największą dla mnie wartością w tej branży. Poznałem w sklepie masę ciekawych ludzi, większość naszych klientów zajmuje się ciekawymi rzeczami, prowadzi ciekawe życie, a jeszcze ciekawsze rzeczy robi zawodowo bardzo często. Więc to jest dla mnie duża wartość też, że poznałem masę ciekawych ludzi w sklepie i cały czas mnie inspirują tym, co robią. To jest super sprawa. Chciałbym też ubalić taki podstawowy mit, taki marketingowy bełkot z prasy, że żywność ekologiczna to jest dla zamożnych mieszkańców dużych miast w średnim wieku. Bzdura. Aktualnie żywność ekologiczną jedzą wszyscy, niezależnie od wieku, wykształcenia i poziomu dochodów. Kwestią jedyna, zastanawiam się też, jak tych ludzi zdefiniować i jedyne, co mi przychodzi do głowy, to jest kwestia świadomości. Są to osoby, które zdają sobie sprawę z tego, jak duży wpływ na to, na nasze życie ma to, co jemy i zdają sobie sprawę z tego, jak często, jakiej jakości jest żywność. Zdają sobie z tego sprawę, wiedzą, jak jest produkowana żywność na masową skalę i mając tą wiedzę, wiedzą, jaka to jest wartość i wolą pewne środki wydać na jedzenie kosztem innych przyjemności. Takich ludzi, jeżeli miałbym zdefiniować jakoś klienta sklepu ekologicznego, to właśnie tak. Wiek tu nie ma żadnego znaczenia, mamy nawet klientki, które mają ponad 100 lat, przychodzą do nas po olej kokosowy. Pozdrawiam panią, jeżeli ogląda YouTube'a, bo podejrzewam, że jest taka szansa, ponieważ pani jest naprawdę nieszablonowa jak na stolatkę, więc jest taka szansa, że nawet ogląda filmiki na YouTubie. Cała reszta, więc wiedza tu jest kluczowa, to jest fajna sprawa. Klienci też fajne jest to, że mało jest osób przypadkowych, także to nie jest taka praca jak typowo, nie wiem, w sklepie spożywczym, że są wszyscy ludzie po kolei, pijani, niegrzeczni, wulgarni i tym podobnie. Nie. Tu są zazwyczaj, jeżeli ktoś wchodzi do sklepu, zazwyczaj jest to ktoś, kto zna branżę albo nawet cały klient bardzo często robi konkretne zakupy. Nie ma takich osób, które przychodzą i a co to jest i w ogóle. Raczej takie osoby nie wchodzą do sklepu, wiedzą, że to po prostu nie jest dla nich, nie interesuje, albo ich to po prostu nie interesuje i olewają temat. Oczywiście znajdzie się czasem taka osoba, która przyjdzie i ekologiczne tam, wyście widzieli ekologiczne. To wszystko jest to samo, takie drseny z kosmosu, po co to komu. Są takie osoby, no kiedyś nie lubiłem takich klientów, nie bardzo wiedziałem jak po co przychodzić do sklepu i narzekać, tak? Teraz bardziej podchodzę do tego tak, że to jest moja wina.
że ja nie potrafię zakomunikować im tej wartości, tak? Ale są osoby oczywiście, do których nic nie dociera. Z takimi najlepiej się po prostu nie sprzeczać, dać im za wygraną i iść w swoją stronę. Ale to takimi klientami bym się nie przejmował, chociaż była taka pani kiedyś, pamiętam, sympatyczna i powiedziała, że ten sklep jest do nikomu, niczemu niepotrzebny i na pewno niedługo padnie. Sklep działa jeszcze, mam nadzieję, że, to jest, że pani nie miała racji, ale no zabawna sytuacja. Że są czasem osoby, ale to wszędzie, no to jest życie, kurczę, czasem każdy z nas może mieć gorszy dzień. Różne rzeczy się też dzieją w naszym życiu prywatnym, czasem sobie obrywają przypadkowe osoby po drodze. Co jeszcze? No jeżeli chodzi o to, jak taki sklep prowadzić, tutaj nie chciałbym nic nikomu sugerować, bo ja też cały czas się uczę, mimo że to już trwa 10 lat. I tutaj chciałbym też poruszyć taki temat, że właściciele sklepu takich jak nasze narzekają na to, że zwiększa się dostępność tych produktów, te produkty podobne są dostępne w dyskontach, w sieciach handlowych i, tak, i w tym podobnej takiej szerokiej dystrybucji. Jak takimi sklepami dużymi konkurować? I tutaj niektórzy idą na skróty i wprowadzają coraz więcej takich rzeczy dookoła. Ja mam wrażenie, że niedługo w niektórych sklepach będą papierosy, kurczę, ksero i jeszcze coś jeszcze, bo ktoś kiedyś zapytał, czy mam znaczki pocztowe, to ja wprowadzam znaczki pocztowe. Moim zdaniem nie tędy droga. Takie podejście no, nigdy się nie skończy, nigdy nie będzie mieć wszystkiego i codziennie przyjdzie ktoś, zapyta o coś. Nie będzie chciał wymienić koło w samochodzie, no to nie wiem, co zrobi w tym momencie taki sklep, ale moim zdaniem nie ma na co narzekać i nie tędy droga. No, popatrzcie chociaż na rynek, który też obserwuję w jakiś sposób i co ma powiedzieć na przykład właściciel sklepu z winem. Wino jest dostępne w każdym sklepie spożywczym, wino jest dostępne w każdym sklepie monopolowym, na każdej stacji benzynowej i pewnie jeszcze gdzieś, tak? I ktoś prowadzi sklep z winem i mi powie, kurde, jak ja mam sprzedać wino? Przecież wino jest dostępne wszędzie. A właśnie ja mieszkam w okolicy, gdzie u mnie na ulicy są trzy sklepy z winem specjalistyczne i z tego co obserwuję, są tam klienci, prosperują całkiem fajnie. I pytanie, dlaczego? Te sklepy z winem prosperują dlatego, ponieważ dają klientowi inną wartość. To są sklepy specjalistyczne. I te sklepy specjalistyczne mają inne wino. Tam, jeżeli do sklepu specjalistycznego przyjdzie pani i zapyta, czy ma pan Carlo Rossi, to, czy jakieś inne takie popularne wino, które można kupić na stacji, to nie wiem, czy tam to wino będzie. Moim zdaniem go nie będzie. Ten sklep specjalistyczny skupia się na ambitniejszych rzeczach, wyszukanych z różnych rejonów świata i tam klient przychodzi kupić coś, czego nie kupi na stacji benzynowej. Zazwyczaj klient taki, który kupuje wino w jakimś malutkim sklepiku monopolowym, zazwyczaj nie pójdzie do tego sklepu specjalistycznego, bo to jest po prostu inny klient. I tak moim zdaniem powinny działać też nasze sklepy u nas w branży. Powinniśmy klientowi dostarczać inną wartość niż może kupić w dużym sklepie, tak? I cenowo nie będziemy nigdy konkurencyjni, bo my kupujemy 20 opakowań, sklep kupuje 20 palet, tak? To jest zupełnie inna skala. I gdzie walka cenowa, no jesteśmy na przegranej pozycji, tak? Więc możemy konkurować asortymentem i wiedzą. To jest moim zdaniem kluczowe. I jak działa sklep specjalistyczny? Z mojego punktu widzenia to działa tak, że ja jako sklep specjalistyczny testuję różne rzeczy na rynku, daną kategorię od A do Z, przejeżdżam sobie, wszystkie produkty sprawdzam, wybieram odpowiednie i wprowadzam je do swojego sklepu. I tak to powinno działać, tak? Jeżeli klient przychodzi, pyta się dlaczego, jak, co i na dany temat, ja to wszystko wiem, tłumaczę mu, ten produkt jest taki, ten produkt jest taki, ten produkt jest taki, analizuję potrzeby klienta, dobieram odpowiedni produkt. I tak działa sklep specjalistyczny. Sklep specjalistyczny odpowiada za to, co jest na jego półce i ma wiedzę na temat tego, co jest na jego półce. Tak to powinno działać. W dużym sklepie tego nie ma. Początkujący klient staje sam przed półką. Może jedyne co zrobić, to rozłożyć ręce, nie wie co kupić.
nikt mu nie doradzi. I też tam są produkty zazwyczaj średniej jakości, tak? Więc albo dla klienta, dla którego najistotniejsza jest cena, jakość ma drugoplanowe znaczenie. Więc moim zdaniem da się konkurować z takimi sklepami, ale nie oferując tego samego na pewno. I to jest moim zdaniem taki błąd, nie chciałbym tu nikogo oceniać ani obrażać, ale widziałem takie koncepty, które szły na skróty. Był nawet taki moment w Krakowie, że chyba były dwa albo trzy sklepy koło siebie na danej ulicy, otworzyły się nowe i wszystkie kupiły wszystko z jednej hurtowni to samo. I w każdym sklepie było dokładnie to samo. I jak takie sklepy mają konkurować między sobą? Ceną, co do niczego nie prowadzi, bo marże i tak są niskie na żywności. To nie tędy droga. Jeżeli któryś z tych sklepów wprowadziłby inne produkty, coś ciekawego od siebie, znalazłby fajnego dostawcę, jakąś małą manufakturę fajnych produktów, zainteresowałby tym swoich klientów i oni by wracali tam po te produkty. I tak to działa. W każdej branży, w każdej kategorii, na każdej półce, mając takie, w zależności od rejonu Polski, mówi się rodzynki, czy akurat u nas w branży rodzynki, to nie wiem, czy jest do końca dobre słowo, ale takie perełki, tak? Mając takie perełki z danej kategorii, docieramy do klienta tak, jak powinien docierać sklep specjalistyczny, tak? Jeżeli do tego dodamy też obsługę, która moim zdaniem jest kluczowa, no trzeba lubić, trzeba wiedzieć, co się sprzedaje, wtedy klienci to docenią, tak? I to buduje się już takie długofalowe, moim zdaniem, relacje, które procentują. I to jest jedyna droga do zrobienia biznesu w tej branży. Branża jest bardzo przyjemna, produkty są smaczne, klienci są sympatyczni. To są same zalety. Jeżeli chodzi o wady, to ciężko mi tak. Ja nie widzę za dużo wad. Na pewno trzeba umieć zarządzać magazynem. Są to produkty, które się psują. Szczególnie mieliśmy taki problem ze świeżymi owocami i warzywami. Są to drogie rzeczy, więc każdy chciałby, żeby były na długo dobre, a to jest dokładnie proporcjonalnie odwrotnie. Wprost proporcjonalnie odwrotnie. One już do nas przychodziły tak średnio wyglądające i tak powinny wyglądać, bo to są ekologiczne produkty. I z tym mieliśmy dość duży problem, to się u nas nie sprawdziło. Też chcieliśmy też, być może popełniliśmy też mały błąd pakując te rzeczy. Klienci jednak sprzedając, kupując rzeczy świeże, chcą sobie wybrać tego ziemniaczka, tego nie, tego tak, tego nie. To powoduje kolejne straty i to jest naprawdę ciężki biznes, tak? Więc największą chyba moim zdaniem bolączką sklepów ze zdrową żywnością są straty, produkty, które się niszczą. Plus odpowiednie zarządzanie, też rotowanie towarem. To jest też na pewno ważne, ponieważ mamy dużo produktów, w niektórych sklepach jest nawet 1000 pozycji. Każdy się troszeczkę inaczej sprzedaje. Trzeba dokładnie śledzić, jak się dany produkt sprzedaje, zamówić odpowiednią ilość, a nie każdego po 10, po 10, po 10, po 10, po 10. Nie tak działa. Tego 2, tego 10, tego 20, tego 13, tego 7, tego 6. Trzeba wszystko liczyć i tylko tak będziemy mieć produkty świeże. Klienci chcą produkty z jak najdłuższym terminem przydatności. My też popełniamy błędy, czasem nadrabiamy to wyprzedażami, też jest okazja wtedy kupić coś taniej. Już mamy jakieś dane, bo też działamy na rynku troszeczkę lat, więc wiemy mniej więcej, jak dane produkty się sprzedają i możemy oszacować, to jest nam troszeczkę łatwiej. Ale podejrzewam, że jeżeli dla nowego sklepu, jeżeli myślisz o otwarciu sklepu, to może być jeden z problemów, ile wszystkiego kupić, więc ja bym kupił wszystkiego jak najmniej. I dopiero budował z tego własną bazę i dokupował to, co się po prostu sprzedaje. Jeżeli chodzi o lokalizację takiego sklepu, to z mojego doświadczenia wynika to, że tak zwane prestiżowe lokalizacje, czyli duże ulice handlowe, galerie handlowe, to jest coś, co nam nie daje żadnej wartości w naszej branży. Tam lokal będzie 2-3 razy droższy. Oczywiście będziemy mieć sprzedaż większą, ale nie 2-3 razy, więc to jest nieopłacalne, to jest klient specjalistyczny, zazwyczaj jego znajomi ma podobnych znajomych, ci ludzie się wymieniają informacjami między sobą, więc przekazują sobie takie informacje. Nawet jeżeli otworzysz sklep troszeczkę gdzieś schowany na uboczu,
czy gdzieś tam poza taką główną ulicą, to i tak ci twoi klienci o tym dowiedzą w jakiś sposób, a to z czasem są spore zaoszczędzone pieniądze. Poza tym teraz centra miast są zdominowane przez gastronomię, restauracje, turystów. To nie jest miejsce na handel. Handel wraca z powrotem i sklepy specjalistyczne do na osiedla, tak? To jest nasz sklep jest takim troszeczkę sklepem teraz osiedlowym, więc moim zdaniem idealną lokalizacją na taki sklep jest jest miejsce na jakimś osiedlu albo między paroma osiedlami pomiędzy, gdzie naprawdę sporo osób mieszka w pobliżu i może spora grupa klientów dotrzeć do nas. Też na osiedlach też ludzie mają coraz mniej czasu, więc nie mają czasu już jechać na zakupy gdzieś tam dalej. Wracają po pracy do siebie i tam już chcą zostać, chcą móc zrobić wszystkie zakupy u siebie w okolicy. Więc moim zdaniem lokalizacja w różnych ciekawych takich spialniach tak zwanych, to jest bardzo fajne miejsce na twój sklep. To chyba tyle, jeżeli chodzi o meandry prowadzenia sklepu specjalistycznego ze zdrową żywnością. Jeżeli jest więcej osób, które temat interesuje, nie chciałbym zanudzać wszystkich, napiszcie w komentarzach jakieś dodatkowe pytania. Postaram się odpowiedzieć, jeżeli tych pytań będzie więcej, to mogę nagrać kolejny materiał dla zainteresowanych. Jeżeli filmik Wam się podobał, dajcie łapkę w górę, będę nagrywać dalej. Pamiętajcie, żeby subskrybować mój kanał, bo chciałbym zyskać troszkę widzów, żeby firmy były bardziej popularne i docierały do nowych zainteresowanych. Bardzo Wam dziękuję.